Witamy ponownie w nowym składzie. Trzeci panel dyskusyjny, dyskusja akta o podstawowych wartości takich jak wolność, prywatność, swoboda wypowiedzi, swoboda autokreacji internautów. Panie ministrze, może krótkie wprowadzenie jeszcze do tej części, jak pan na to spogląda? Ostatnie kilka zdań, które powiedziałem w poprzedniej turze, tego właśnie dotyczyły. Znaczy dzisiaj dla wielu osób ten świat internetu jest ich domem wolności. I w związku z tym jasno musi być powiedziane, że nikt niezaproszony nie ma tam prawa wstępu. I czym innym jest oczywiście, jak mamy w domu urządzenie, które mierzy zużycie energii elektrycznej, tak? Bo mierzy. Ale to nie ingeruje w nas, nie podgląda. Dawniej ktoś miał swoje prywatne listy w sekretarzyku. Dzisiaj ma swoje prywatne listy w swoim komputerze. Trzeba to wszystko zrozumieć. Dlatego ta obawa ludzi, którzy żyją w świecie sieci i to żyją i nie jest do spoku. Znaczy idą do pracy, używają komputera, ale żyją od rana do wieczora. Ta obawa, że coś może zagrozić ich wolności, musi być zrozumiana przez państwo, przez prawo i przez pozostałe grupy społeczne po to, żeby tego prawa wolności na pewno nie naruszyć. Serdecznie dziękujemy. Teraz też jeszcze może, natomiast jeszcze przypomnijmy od razu, kto z nami jest, bo tak tutaj wymieniliśmy tylko szybko, więc jeszcze raz panowie z Wrocławia. Witamy. Michał Ruczyński ponownie jest uczestnikiem naszego panelu. Tomasz Adolny, przedsiębiorca. Tak, słuchajcie. Tak. Ja zajmuję się zawodowo social mediami, tak? I pewnie tutaj jest już... Zaraz oddam głos. Maciek Zalewski, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Pana ministra przedstawiać nie muszę. Ponownie jest z nami pan Marek Trąskowiak, Izba Wydawców Prasy i pan Krzysztof Szerbus, pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich. Zacznę od osób, które jeszcze nie miały okazji z nami rozmawiać. Tomek, masz obawy swoje związane z tym traktem. Wiem, że byłeś przeciwko. Gdybyś mógł nam powiedzieć o tym, dlaczego? Moje obawy częściowo zostały tutaj jakby omówione, więc do nich nie będę wracał. Jest taka jedna obawa, którą na przykład dwa dni temu wyraziła Rzecznik Praw Obywatelskich, że seryjne wymienianie czy budowanie tożsamości naszej w social mediach, czyli w Twitterze, na Facebooku, poprzez wymianę różnych linków, które no nie są przez nas stworzone i nie mamy dostępu do tego, aby zapytać się o zgodę na publikację tego typu rzeczy. Praktycznie, jeśli akta wejdzie w życie i zostanie skrupulatnie wypełnione, to przestaną być możliwe, czyli Facebook by nie powstał, gdyby akta weszła kilka lat temu. To jest jedno moje pytanie. Drugie pytanie, myślę, że będę tutaj jakimś adwokatem tych, którzy na Facebooku dyskutują również ze mną, czyli na przykład Wagli, który pyta się o to, czy dookoła akty istnieją jednak jeszcze jakieś dokumenty, które to bardziej to określają i czy... Znaczy dokumenty, które nie są jeszcze znane. Czy one w ogóle takie istnieją, to po pierwsze. Jeśli tak, to czy wszyscy je poznamy? Czy zostaną opublikowane dokumenty, które no, są w tym wszystkim bardzo istotne, bo one dopiero doprecyzowują to, co wszyscy zauważyliśmy, że akta nie doprecyzowuje. Maciek, dziękujemy. Jesteś dziennikarzem, jesteś przedstawicielem też twórców. Jakie jest twoje spojrzenie? Masz swoje obawy, tak jak związane z tym, czy, z tobą? Oczywiście, ja oczywiście też... Mam swoje obawy, jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego dokumentu, ale i myślę, że powiem coś takiego, że jestem przekonany, że akta nie zadziała. Nawet jeżeli parlamenty przegłosują, to prawo i tak nie zadziała. Nie zadziała dlatego, że po prostu ta wojna między właścicielami praw autorskich a użytkownikami, ona się toczy już od bardzo dawna. Tutaj ktoś z sali przywołał Szekspira. Ja przytoczę taką historię, że z Szekspirem było właśnie to samo. Jego dzieła przez prawie 100 lat prawa do wydawania jego dzieł miał jeden drukarz z Londynu, Thomson. I wychodził sobie to prawo u ówczesnej królowej brytyjskiej. Przez 100 lat wydawał te dzieła, Romeo i Julię, inne. I oczywiście windował ceny na takim poziomie, jaki chciał. Nie miał konkurencji.
To prawo upadło, bo inni drukarze, inni wydawcy się zbudowali, w końcu Parlament Brytyjski to zmienił. No ale wyobraźmy sobie, że to prawo trwałoby do dzisiaj, tak? Że Szekspira wydawał po jeden drukarz z Londynu. A czy za życia Szekspira? I podobnie ja odnoszę to do akta, do tego całego dokumentu, w którym to już oczywiście nie jest drukarz, ale kilka firm, korporacji z Japonii, mówimy o Sony, prawda? To jest ten producent urządzeń, ale również no, jeden z największych wydawców, korporacja, która produkuje filmy, produkuje muzykę i tak dalej. Oraz to korporacje amerykańskie. Więc to ten dokument jest tak skonstruowany, że na wzór właśnie pewnej mentalności japońskiej i amerykańskiej, znaczy w tym sensie, że w Japonii korporacje właściwie rządzą wszystkim. Tam nawet małżeństwo zawiera się, tutaj pani z Sony, a pan z Hitachi, czy tam jakiejś innej firmy i tak dalej. W Ameryce rządzą sądy. Tam władza sądownicza ma przeważną władzę. Ten akt jest właśnie tak skonstruowany, ale moim zdaniem on nie oddaje ducha tego, co mamy w Europie, europejskości, gdzie jednak od zawsze liczyliśmy się z pewnym suwerenem, którym byli obywatele. I ja jeszcze korzystając z tego, że pan minister jeszcze tutaj siedzi obok mnie, bo zaraz musi jechać, to chciałbym zaapelować o takie coś, żeby jednak Polska, mając już pewne doświadczenie tej debaty, którą rozpoczynamy dzisiaj, i tych protestów, które były na ulicach, żeby wystąpiła z pewnym wnioskiem, żeby jednak Parlament Europejski odrzucił ten dokument i zaproponował, żebyśmy my tu w Europie popracowali nad własnym dokumentem, który będziemy proponowali innym krajom na całym świecie, tak jak nam Stany i Japonia zaproponowały ten dokument. Panie Marku. Zapytam o głos, zapytam teraz o zdanie. Co pan na to? Reprezentuje pan wydawcę prasy jednoznacznie, chyba jest tutaj pan jedyną osobą, która jednoznacznie jest za tym aktem. Jak się pan odniesie do takich głosów, które wyrażali koledzy? Rozumiem, że moją rolą jest bycie czarnym ludem, nie pana ministra. Tak, ale no ja tylko panu redaktorowi pogratulowałbym tego samego poczucia. Ja chciałbym spytać, z czego będzie żył, jeśli ten wstrętny wydawca przestanie mu płacić pensję, ale to tak na marginesie. Proszę państwa, dwie rzeczy chciałbym poruszyć. Po pierwsze kwestie wolności słowa i ochrony także w internecie. Czy państwo słyszeli kiedyś o artykule 212 Kodeksu Karnego? Oczywiście. No właśnie. To jest jedna z bitew, które właśnie Izba Wydawców Prasy wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka prowadzi od wielu, wielu lat. Niestety bezskutecznie, wskutek oporu polityków również i części prawników, chroniąc także internautów, ale wszystkich ludzi w tym kraju, przeciwko karną odpowiedzialnością za słowo, za to, że można kogoś, prawda, karać karnie, zbrodniarza za to, co powiedział. W związku z tym to jest jedna z naszych wielkich, ciągle jeszcze niestety nieudanych kampanii, więc mówię o tym tylko dlatego, żebyście państwo zrozumieli, że zarzucanie tym zbrodniczym wydawcom niezrozumienia idei wolności słowa jest delikatnie mówiąc niesprawiedliwe i nieporozumieniem. Natomiast teraz chciałbym powiedzieć coś w odniesieniu do poprzedniej części panelu. Może państwo uznacie, że chcę się teraz podlizać użytkownikom, ale wierzcie mi, nie. Poprzednim razem byli wyłącznie przeciwnicy akta, a ja bardzo jestem zadowolony z tego, co zostało powiedziane w poprzedniej części, co mówił pan Friedman i co mówili panowie z Wrocławia przede wszystkim, czyli kwestia mechanizmów koncepcji legalnego dostępu rozsądnie płatnych warunkach. Dokładnie o to chodzi, proszę państwa. Cały czas my mówimy tylko o tym, że tutaj przywoływano przykłady IT-u, prawda, ja mógłbym przywołać z bliższego nam podwórka przykład węgierski, gdzie wielkie firmy umówiły się i stworzyły system, gdzie za bodajże równowartość 5 euro można mieć dostęp do milionów plików muzycznych. Proszę państwa, właśnie o tym mówimy. Państwo tu mówiliście o modelach biznesowych i o nic innego nam nie chodzi w tym wszystkim, tylko o tym, żeby wspólnie znaleźć właśnie rozsądne modele biznesowe oparte, ale jednak oparte o uczciwe wykorzystanie treści. Proszę zauważyć, wszyscy tu przed chwilą mówiliście państwo, jestem przeciwny piractwu,
ale, prawda, wara od ścigania. No, nie ma tu logiki, proszę Państwa. Proszę zauważyć, my mówimy tylko tyle. Tak, szukajmy rozsądnych modeli biznesowych, ale sprzeciwiamy się zdecydowanie i do tego uważam, przydatny jest akta, wbrew temu, co Państwo sądzicie, do sprzeciwiamy się budowaniu swoich modeli biznesowych na kradzionych treściach. Czyli my nie chcemy zabronić komuś kupienia za 10 centów piosenki, czy za niewielkie pieniądze dostępu do profesjonalnych treści redakcyjnej jakiejś gazety, tylko mówimy, nie chcemy, żeby ktoś zarabiał na tym, że wydawca zainwestował na przykład wysłanie pana redaktora na reportaż jakiś, co kosztuje ciężkie pieniądze, a potem ktoś ten reportaż pana redaktora ukradnie, zamieści gdzieś sobie i będzie pobierał pieniądze za jego czytanie albo za reklamy, nie od czytelników nawet, tylko od reklamodawców, którzy się tam zreklamują. My mówimy tylko tyle dokładnie. Nie zgadzamy się na budowanie sobie modeli biznesowych właśnie na kradzionych treściach, a jednocześnie, proszę Państwa, już kończę, to naprawdę kosztuje. Pan Wojciech Cellary, członek Rady do Spraw Informatyki, chyba tak się to nazywa, informatyzacji, całkiem niedawno napisał właśnie o tym. Tu mówiono też o informacji kontra wiedza. No proszę Państwa, to nie jest tak, że informacja da się zabetonować, a wiedzę uwolnić. Wiedza, zdobycie wiedzy, także przez nawet naukowca Motorola, to po prostu kosztuje zwyczajnie. My mówimy tylko, znajdźmy rozsądny model biznesowy, który nie będzie budowany na kradzieży. Tu padła konkretna deklaracja o tym, że jest ze słów, które zostały powiedziane wcześniej, jest jakaś nić porozumienia, która może stać się być może już platformą do rozmowy. Panowie, którzy tak mocno mówicie, tak jednoznacznie opowiadacie się przeciwko akta, jak odbieracie to stanowisko, które przekazał przedstawiciel wydawców? To znaczy, no, tak jak cały czas deklarujemy, jesteśmy przeciw piractwu i uważamy, że taki dokument, który by regulował te wszystkie kwestie prawne dotyczące właśnie własności, jest jak najbardziej potrzebny, trzeba go opracować, trzeba do tego bardzo dużo siły, ale nie można go robić w takiej zasadzie, jakie została wprowadzona akta, czyli po pierwsze tajnie, po drugie w wielkim pośpiechu i po trzecie, tutaj posłużę się, jeśli mogę oczywiście, przykładem, na który padłem ostatnio w debacie jakiejś, nie w internecie, tylko w którymś z programów telewizyjnych. Felietonista Jakub Żulczyk wypowiedział się na temat akta tak, że tutaj parafrazuję oczywiście, akta próbuje przedłożyć na świat cyfrowy te same prawa i mechanizmy, które służą do walki z towarami podrobionymi, co jest po prostu wykonalne, bo to trochę tak jakby wykorzystać te same środki do siedzenia pedofilów i handlu marihuany. To zupełnie bez sensu. To ma się nijak do tego, jak ma się obecna kultura w sieci. Akta może działałaby, ale tak za 20 lat temu, kiedy piractwo wyglądało tak, że się szło na rynek i się kupowało płytę z wydrukowaną okładką. Jest z nami pan Krzysztof Szerbus, pełnomocnik terenu Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku. I to akurat chyba jest moment dyskusji, kiedy właśnie pana powinniśmy zapytać o to, jak akta pana zdaniem wpływa na prawa obywatelskie w Polsce. Czy te głosy, które tutaj słyszymy, są rzeczywiście świadczą o realnym zagrożeniu dla praw obywatelskich? Więc Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się sprawą akta. Jest na etapie zbierania informacji, czyli to jest ten etap, kiedy jeszcze konkluzji ostatecznej nie ma. Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się normami, które już obowiązują, które już są stosowane i funkcjonują. Akta są w fazie jednak, można powiedzieć, tworzenia, to znaczy podpisanie umowy już jest aktem prawnym. Państwo polskie podpisało umowę międzynarodową. Jest ta kwestia dyskutowana ratyfikacji. Co prawda nie ma pojęcia prawnego zawieszenia procesu ratyfikacji, ale jak słyszymy, rząd te deklaracje premiera nie ma zamiaru ratyfikować w obecnym stanie wiedzy na ten temat tego aktu. Tę wiedzę zbiera. Natomiast zagrożenie jest. I muszę Państwu powiedzieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich z reguły nie zajmuje się projektami aktów prawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela. To jest norma konstytucyjna, norma ustawowa, która brzmi sloganowo, zajmuje się tylko wielka treść i w praktyce działania tej instytucji, jaką jest rzecznik, tych zagrożeń widać wiele. Rzecznik bardzo, można powiedzieć, z radością przyjmuje ten ruch obywatelski, dlatego że to jest
bardzo ważny i wartościowy przejaw właśnie społeczeństwa obywatelskiego, które jest koniecznym warunkiem funkcjonowania państwa prawa. Instytucja rzecznika jest taką specyficzną instytucją, bo to jest, bo rzecznik jest organem państwa, jest aparatem, jest w ramach aparatu państwa jako organ państwa, ale nie jest organem władzy publicznej. Rzecznik ma zero władzy nad obywatelem, zero władzy. Natomiast rzecznik, obserwując inne działanie innych organów władzy publicznej, to są organy państwa, to organy samorządu, zawsze widzi nadużycia tej władzy, ściga nadużycia tej władzy, bądź też złe użycie władzy. I w tym przypadku oczywiście zagrożenie nadużycia władzy oczywiście jest. Rzecznik interesuje się tym aktem prawnym, powiedzmy, jaką jest umowa międzynarodowa, ze względu po pierwsze na proces tworzenia tego aktu, to znaczy brak rzetelnej konsultacji. Te konsultacje, które miały miejsce, jak słychać, oczywiście nie mogę formułować konkluzji ostatecznej, bo to jest faza badania, jak mówię, ale już widać, że te konsultacje nie były jednak pełne. One obejmowały, jak słyszę, z reguły zwolenników tego aktu, a nie przeciwników. To jest po pierwsze. Po drugie, treść tego aktu prawnego. Te zagrożenia do ochrony danych osobowych, które były obszernie omówione, to jest raz, do ochrony danych osobowych. Nadmierna penalizacja i po trzecie, egzekucja tego prawa. Egzekucja, która rzeczywiście łamie zasady, czy może łamać zasady procedur cywilizowanych, to znaczy, tak jak już tu było mówione, domniemanie niewinności, prawda? Podstawowe zasady procesu karnego. Zasada winy, to nawet jeżeli, nawet w prawie karnym, nie każdy sprawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli nie jest winny. To wszystko w prawie już jest, prawda? Proszę Państwa, powiem więcej. Nawet gdy była taka sytuacja, że ten akt prawny spełnia wszystkie wymogi i prawa obowiązującego, i wymogi rozwoju technologii, wymogi postulatów innowacyjnych, nawet wtedy, że całkowicie słuszny, co do czego wątpliwości są ogromne, doszłoby do takiego stanu, w którym duża grupa społeczna w ten sposób reaguje, to niestety to też źle świadczy o organach państwa, które w odpowiednim momencie nie potrafią wytłumaczyć tego aktu prawnego, prawda, czy kolejnego aktu prawnego. Także może podsumowując, Rzecznik Praw Obywatelskich patrzy na ten dokument trochę jak na wierzchołek góry lodowej. To, że reakcja społeczna nastąpiła akurat w tej sprawie, to można powiedzieć, dla nas to jest szczęście, bo my na co dzień, proszę Państwa, jako instytucja, Rzecznik Praw Obywatelskich jako instytucja, na co dzień widzi cały czas zagrożenia wolności, które właśnie w wielu aktach prawnych mają miejsce, z czym Rzecznik na co dzień walczy. Więc reakcja to nie jest zresztą sprawa, którą można raz na zawsze załatwić. Jest to proces, który zawsze będzie trwał. Każda władza, z czym się niestety należy pogodzić, ma tendencję do pewnego wynadużenia, pewnego zwyrodnienia. I cała trudność polega na tym, żeby tak system społeczny ustalić, zorganizować, żeby właśnie mechanizmy kontrolne powodowały cywilizowane i skuteczne, efektywne reakcje na nadużycia. I upewnię się tylko, te wnioski, które tutaj się zostaną poprzez naszej debaty zanotowane, trafią do Rzecznika Praw Obywatelskich i rozumiem, będą rozważane podczas tego postępowania. To znaczy, Rzecznik Praw Obywatelskich jest instytucją tak bardzo odformalizowaną, że nie tylko te wnioski trafią, ale również to wszystko, co tutaj się dzieje, trafi. Oczywiście będzie przedmiotem analizy w biurze, jak chyba. To z tego oczywiście jesteśmy zadowoleni. Wstało nam, Szanowni Państwo, 20 minut. Ten czas jest w całości oddany Państwu. Im krótsze będą pytania, im jakby bardziej precyzyjnie zdane, tym więcej osób będzie miało szansę je zadać. Ja proszę osoby, które podają mikrofony, żeby one, bo ja też jestem trochę oszlipiany reporterami, więc za bardzo widzę. Zaczynamy, tak? Proszę tutaj też Ciebie, żebyście sami kontrolowali kto pierwszy, żeby jakiś porządek był. Krótkie pytanie. Zapraszamy. Pan minister jeszcze nie odpowiedział na to pytanie, które zostało zadane w sprawie dokumentów, które posiada polska strona w sprawie właśnie negocjacji, które wyprowadzono, wszystkich dokumentów w sprawie negocjacji i listy wszystkich uczestników, bo nie tylko państwa brały udział w negocjacjach, ale także przecież słyszymy, nie wiemy, no, więc chcieliśmy się dowiedzieć, firmy prywatne, jakieś instytucje pozarządowe, może dokumenty ekspertów, no czy, a właściwie kiedy będziemy mogli zapoznać się z tymi dokumentami? Konkretne pytanie. Od razu prosimy o krótką odpowiedź i tak będziemy nam to, mam nadzieję, w miarę sprawnie szło. Czy o ile ja mam wiedzę, to Ministerstwo Kultury upubliczniło listę osób, z którymi konsultowało ten projekt.
międzynarodowy, tak? Proces międzynarodowy, czy część procesu międzynarodowego na wniosek strony polskiej, żebyście to Państwo też pamiętali, nie tylko Polski, ale paru krajów, spowodowała, że w ogóle dokument odtajniono. Więc przy tym, wszystkim negatywnym, co Państwo tutaj mówicie, przy tym zwyrodnieniu władzy, o którym przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich był łaskaw powiedzieć, to proszę pamiętać, że to na wniosek kilku państw, bardzo mocny wniosek strony polskiej, odtajniono całe negocjacje. Później dokument był zawieszany na stronie Komisji Europejskiej w języku angielskim i później były w maju 2010 roku ta pierwsza faza konsultacyjna i nie było konsultacji w roku 2011, tak jak część z nas chciała przeprowadzić, to znaczy z pełnym otwarciem na środowiska internetowe, o czym wielokrotnie już mówiłem, wyrażając także swoją opinię i swoje ubolewanie, tak, z tego powodu. Nie było żadnych innych tajnych dokumentów przy tym, jeśli jest potrzeba, żeby na przykład to stanowisko rządu polskiego domagające się ujawnienia, to rozumiem, że w porozumieniu patrzę na pana ministra Żakowskiego, całość tego zostanie ujawniona i przedstawiona. Natomiast jeśli chodzi o opinie prawne na dzisiaj, tak jak one wyglądają, to po piśmie pani Rzecznik Praw Obywatelskich ja umówiłem się z Rządowym Centrum Legislacyjnym, że to ono wystąpi do różnego rodzaju niezależnych ekspertów o opinii. Natomiast uznałem, że to jest taki moment trudny też w debacie publicznej, że jak poprosimy o opinię ministra sprawiedliwości czy jakąś stronę rządową, tak, to może to być uważane jako niewiarygodne. Uważam, że to opinie powinny być formułowane przez wybitnych prawników i instytucje, tak, które się tym zajmują, także oczywiście będą udostępniane. Już proszę o krótką możliwość odpowiedź pana ministra. Szanowni Państwo, mam przed sobą instrukcję negocjacyjną, którą podpisywałem z dniem 25 listopada 2009. Ta instrukcja jednoznacznie mówi, że delegacja polska wyrazi niezadowolenie, że w dalszym ciągu nie przewidziano możliwości udostępniania partnerom społecznym dokumentów negocjacyjnych porozumienia ACTA. I do dnia dzisiejszego stanowisko w tym względzie jest jednoznaczne. Nawet po utajnieniu samego dokumentu absolutnie uważamy, że powinien być też w tej sytuacji, która zaistniała, udostępnione wszelkie dokumenty wokoło samej umowy, czyli kto zgłasza uwagi i tak dalej, i tak dalej. W tej fazie wcześniejszej. Oczywiście jak dochodzono do dokumentu, natomiast w tych sytuacjach są klauzule Unii Europejskiej. My jako członek prawa człowieka Unii Europejskiej musimy to się respektować, ale do dnia dzisiejszego jest to stanowisko niezmienne. Ten dokument wymaga pewnej jawności i całe otoczenie tego dokumentu. Krótko jeszcze, proszę pana doktora Kurku, to jest prawie, bo są jeszcze jedno pytanie. Zdajmy te szanse, nie mamy, panie doktorze. Krótkie niejako wsparcie tej wypowiedzi. Proszę pamiętać, że ten dokument był negocjowany przez Komisję Europejską i był negocjowany przez Radę Unii Europejskiej. To one decydują na podstawie przepisów rozporządzenia odpowiedniego istniejącego w Unii Europejskiej nad ujawnieniem tych dokumentów. Tutaj niestety strona polska, nawet sprawując prezydencję, nie miała specjalnie żadnego wpływu na to, które z dokumentów są ujawniane, które nie są ujawniane. Co więcej, co może Państwa zaszokować, opinie prawne prawników w ramach Parlamentu Europejskiego są też z zasady tajne. One są z zasady utajnione i nie będziemy mieli do niej dostępu. Więc uwaga do Państwa, w tej chwili, po 14 grudnia, kiedy został ogłoszony Open Data Package, toczy się dyskusja na temat zmiany przepisów o ujawnieniu przez Unię Europejską jej własnych dokumentów. Może warto i w tej dyskusji wziąć udział, jak pan minister Woni również za ten Open Data Package odpowiada. Tutaj też będzie przygotowywane polskie stanowisko w sprawie ujawnienia dokumentów Unii Europejskiej. Dokładnie, że rząd polski nie ma zbyt wiele do powiedzenia, co do których dokumentów mamy. Nie ma to, co tylko pan minister, ale proszę króciutko, bo nie ruszymy, ale jeszcze tutaj rąk widzę, że to jest. Króciutko w tej ostatniej sprawie, że w tych dwóch ostatnich sprawach. W okresie prezydencji, krajowy, który ma prezydencję, nie można zgłaszać swojego stanowiska. Myśmy prosili Czechów o to, żeby podtrzymywali potrzebę pełnej jawności dyskusji na aktach. I na to są oczekiwane odpowiednie dokumenty, to po pierwsze, a po drugie, z
sprawie tego open data package. Ministerstwo Spraw Zagranicznych chciało bardzo szybkich konsultacji w tej sprawie. Ja wystąpiłem o to, żeby czas był przedłużony i do końca lutego będziemy to konsultowali. Na naszej stronie będzie wywieszony ten dokument do konsultacji, stronę naszego ministerstwa. Do końca lutego będzie można zgłaszać różnego rodzaju uwagi. Korekta w tej sprawie jest na początku marca. Ale gdybyśmy nie mieli wypracowanego stanowiska przy różnych sporach, to wtedy zgłosimy odpowiednią klauzulę, która mówi o tym, że jeszcze pracujemy nad tym stanowiskiem. A podzielam to w bardzo ważny dokument i też zachęcam do tego, żeby się Państwo się nim zainteresowali. Ważna deklaracja posła pana ministra. Teraz pytanie z prawej strony, proszę. Dzień dobry. Chciałem się spytać, czy, bo jestem dostawcą internetu z Gdańska, jestem jednocześnie prezesem Izby Gospodarczej Krajowej Komunikacji Internetowej. My jako Izba nie wiedzieliśmy nic o takim porozumieniu. Bodajże przez weekend staraliśmy się napisać pismo do premiera, napisaliśmy o tym, żeby tego dokumentu nie podpisywać. Nie mieliśmy czasu nawet zabrać głos, w jakiś sposób ta informacja do nas dotarła. Warto, żeby społeczeństwo wiedziało, jakie rząd podejmuje decyzje, które dotyczą 100% Polaków, bo to jest bardzo ważne porozumienie. I teraz chciałem podsumować, znać, gdzie my jesteśmy w tym problemie. Otóż została zrobiona pewna robota przez jakiś departament. Wszystko poszło teraz do opinii publicznej. Dokument został podpisany. I teraz zastanawiamy się, czy ten dokument jest dobry, czy jest niedobry. Widać, z jednej strony ma regulacje, które są potrzebne, są dobre. Z drugiej strony widać, że są jakieś regulacje, których sami nie rozumiemy. Nie może moim zdaniem być dokument dobry, który powstał w takich warunkach, że nasza strona organizacji, nasza branżowa organizacja, inne branże nie brały w nim udziału. I teraz co może rząd zrobić? Może uznać, że ten dokument jest zły, że należy go odrzucić. W tym momencie co robili ci panowie, którzy podpisywali ten dokument? Więc moim zdaniem wszystko idzie w tą stronę, żeby jednak znaleźć, żeby poszło w tą stronę, że ten dokument jednak jest dobry, jest potrzebny. Będziemy tak udawać, że jest wszystko dobrze. Chciałem żebyśmy zdali sobie sprawę, że ten dokument nie może być dokumentem dobrym. Dyskusja o tym, czy on w jakim sensie ma działać, jest przedmiotowa. Ten dokument nie ma prawa. Jest bezużyteczny, moim zdaniem. Nie pasuje w ogóle do naszego stanu rzeczy. Dziękuję za głos, panie ministrze, bo to też pewnie ten pan ma jakiś komentarz. Mam jeden komentarz. Ja nie odnoszę wrażenia z tej dzisiejszej debaty, że przedstawiciele strony rządowej, ja, minister, zachowujemy się w taki sposób, jakbyśmy nie słyszeli waszych głosów. Znaczy wszystko to, co powiedziałem i o opcji zero, wszystkie swoje wątpliwości, tak, które również zgłaszam do tej niejasności zapisów i do groźby tego ze strony trzeciej, ja to tutaj mówiłem. Więc prosiłbym bardzo o to, że jeśli ja słyszę to, co wy mówicie krytycznego o akta, żebyśmy się wzajemnie słyszeli, bo powiedzieliśmy tutaj po tej naszej stronie też ileś różnych rzeczy, które moim zdaniem pokazują, że zmieniliśmy zdanie w różnych sprawach. I ktoś powie, no to znaczy, że źle wcześniej zrobiliście. Tak, może źle zrobiliśmy, ale uważam, że należy także dostrzegać to, że jak ktoś zmienia zdanie, to znaczy, że słucha tych głosów. I to jest jakby pewien atut demokracji, atut życiu publicznym. I jeśli można, będę niestety musiał już jechać, mam obowiązki określonych porad w Warszawie i to obowiązki służbowe, a nie prywatne. Chciałem podziękować wam za te wszystkie głosy, nawet te najostrzejsze i podziękować też za wiele inspiracji, które tutaj dzisiaj padły. I zgoda, gdyby taka debata odbyła się oczywiście ileś miesięcy temu, to pewnie i z prawem autorskim, i z prawem własności intelektualnej, i ze stosunkiem do akta, i z innymi przepisami prawa, które mogą dotyczyć internetu, internautów, bylibyśmy o wiele dalej. Ale skoro nie jesteśmy dalej, to teraz tym szybciej i tym lepiej, podkreślam słowo lepiej, powinniśmy ten skok w najbliższych miesiącach zrobić. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie razem.